Jesteśmy obecnie na pierwszym poziomie egipskim, czyli inaczej Tomb Time. No i jest tutaj pewna ciekawa sprawa. Jak już przeszliście poziom, no i najlepiej jeśli macie bazookę, to mamy tutaj całkiem spore możliwości, jeśli chodzi o zdobywanie żyć. Po pierwsze, możemy zrobić tak. I możemy zrobić tak. No oczywiście życia te pojawiają się tylko raz, chyba że wczytacie już grę. No, zapiszecie i później ją wczytacie. Wtedy te życia tutaj powracają, więc wystarczy tutaj trochę wracać. No ale też można zrobić coś takiego, że mamy tutaj trochę skrzynek. Mamy też tutaj nieco owoców. Bierzemy czasówkę i robimy restart. W ten sposób możemy się znowu tutaj cofnąć i zdobywać sobie kolejne owoce, aż oczywiście zdobędziemy ich jak najwięcej, żeby zdobywać coraz więcej żyć. To jest, myślę, że całkiem użyteczna porada, jeśli brakuje wam nieco życia. Mi akurat nie jest to aż tak bardzo potrzebne, bo mam tych żyć już 83. Więc jak na razie myślę, że mogę opuścić ten oto poziom. Jak już mogliście zobaczyć tutaj, udało mi się ukończyć grę już na 80%. Zdobyłem 25 reliktów z tych wszystkich oczywiście 25 poziomów. No, jedna platyna mi się trafiła. Nie mam żadnych szafirów, od razu poleciałem na złoto. Mimo że do 100% nie jest wymagane, żeby zdobyć złoto, ale już chciałem mieć to z głowy. Więc jako że zdobyliśmy już te rzeczy, to tutaj pojawiło się takie oto magiczne coś. Jeśli tylko tu wejdziemy, to przejdziemy do ukrytej sekcji naszego Crasha Trójki. Mamy tutaj 5 kolejnych poziomów. Z czego poziom 27, jak widać, jest powrotem do pierwszego poziomu arabskiego, a poziom 29 jest powrotem do pierwszego poziomu przyszłości. Więc zanim przejdziemy do nowych poziomów 26, 28 i 30, no to zajmiemy się wszystkim, co nam pozostało w podstawowych poziomach, czyli po pierwsze, tutaj mamy do zdobycia żółty klejnot. W końcu będziemy mogli przejść na drogę, w której będziemy mogli go bez problemu zdobyć. Właśnie jest wymagane 10 jakichkolwiek reliktów, żeby móc tutaj się dostać. Do poziomu w przyszłości jest nam potrzebne tych reliktów 20. Nieważne, czy to będzie szafirowy, złoty, czy platynowy. W każdym razie, oczywiście ścieżka tutaj będzie naturalnie niezbyt łatwa, jak to bywa w takich oto już dodatkowych ścieżkach. No jest to dosyć podobna sprawa, co w dwójce, jeśli chodzi o klejnoty czerwony. Tak samo i tutaj mamy do żółtego specjalną ścieżkę, której jeszcze nie znamy w tym poziomie. Ale wydaje mi się to o wiele łatwiejsze niż zdobywanie klejnotu czerwonego. Niestety nie mam tu żadnej maski, a przydałaby się, bo będzie tutaj sporo nitro. I to naprawdę sporo. Prawie już koniec, ale tutaj będzie tego naprawdę sporo. O, dobra. Nie wiem, czy to już koniec. Zaraz się przekonamy. Na pewno jest trochę dywanów. Tak, to będzie koniec. Mamy żółty lejnot i tutaj od razu mamy wyjście z tego poziomu. Żeby nie męczyć się z nim od samego początku, tutaj od razu mamy wyjście, więc całkiem miła sprawa. Mamy już wszystkie kolorki. Akurat tutaj się cofnąłem. No dobra. Jeszcze wejdziemy na dół za moment. W zasadzie to może wejdziemy potem. Mamy
wszystkie kolorki. Możemy teraz bez problemu wejść do wszystkich pozostałych poziomów, żeby zdobyć to, czego nie mamy. Tutaj może pokażę wam czasy. Czas na złoto. Tutaj mamy, tutaj można zobaczyć oczywiście, jaki jest czas na platynę jeszcze. No trochę tutaj zabrakło. Zobaczmy poziom drugi. Okej, tutaj nic nam nie brakuje. Tutaj oczywiście też wszystko zdobyliśmy. Poziom czwarty, tutaj mamy jedną rzecz do zdobycia. Tutaj jest wymagany klejnot czerwony, więc ruszajmy. Myślę, że od razu zobaczymy się przy wejściu do ścieżki czerwonego klejnotu, bo nic innego poza tym nie musimy w tym poziomie robić. Poza tym, że mogę tutaj wam pokazać pewien malutki trik na czasówkę. Można po prostu sobie zejść tutaj na dół i strzelić bazuką w zegarek. I od razu stąd możemy zacząć biec, ale no... czasówki chwilowo nie potrzebuję. Ogólnie warto przy każdym poziomie przejść gdzieś dalej, dopiero strzelić w zegarek i zacząć biec. Trochę przez to cennych setnych sekund oszczędzimy, które zawsze mogą nam jednak jakoś wpłynąć na nasz wynik. Mniej więcej. No, droga tutaj nie była zbyt skomplikowana, już dotarłem. Tutaj będzie nas czekało sporo ucieczki przed Triceratopsem. Tylko, że tutaj, no ta ucieczka będzie dosyć nie za łatwa. Będzie trzeba naprawdę uważać na lawę, która będzie tutaj występowała w całkiem sporej ilości. Dodatkowo będą różne inne przeszkadzajki. Może niby biec, ale chyba nasz dinozaur również wtedy przyspiesza. No, znakomicie. To wyszło. Podwójny skok będzie tutaj na pewno nieco ważny, żeby go wykorzystywać. Więc dobra. Oj. No tak, te gejzery też nie należą do fajnych rzeczy, to na pewno. No i nie mam maski, teraz muszę wszystko przejść od razu, co no może być nieco problematyczne. Mógłbym też wykorzystać wślizg, ale to jest też nieco ryzykowne, że wślizgnę się akurat ten ogień. Nie, to nie pomaga mi bieg niestety, ale ten prąd wodny może mnie tutaj nieco przyspieszyć. To chyba paruje cały czas. Dobra. Mam kolejny checkpoint. Na szczęście tutaj występują jako metalowe skrzynki. Przyjemna sprawa. Więc lecimy dalej. Dobra. Na pewno te gejzery wiecznie uruchomione będę musiał uważać. Nie wbiegać w nie. To nie jest zbytnio wskazane. Próbowałem patrzeć, przy okazji biec, patrzeć, czy wszystko się dobrze nagrywa. No i tak to się kończy. Niestety. O! No i nie zrobił podwójnego skoku. Ale dobra, życie odzyskane. Ale pewnie jeszcze troszeczkę ich stracę przy okazji. Zobaczymy. Wolałbym oczywiście nie, ale kto tam wie, jak to będzie. Dobra, tu jest gejzer. Tutaj chyba za chwilę był ogień, w który wpadłem. O, 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 dobra, spokojnie. Oj, dwa gejzery. Dobra, tutaj się na zmianę chyba uruchamiały, nie wiem. Ale dobra, mam to i mamy wyjście z poziomu. Świetnie. Tutaj myślę, że chyba już wszystko mam, jeśli chodzi o pierwszy świat. No taki świat średniowieczny niby, bo tutaj oczywiście są takie budynki średniowieczne, ale no oczywiście mamy tu różne czasy. Nie to chciałem akurat tutaj pokazać wam czas na platynę, który akurat w tym poziomie jest dosyć wygórowany. To z całą pewnością. No i z całą pewnością łatwe nie będzie tam zdobycie platyny, jeśli w ogóle będzie mi się chciało.
ale z całą pewnością w wielu poziomach postaram się o taką platynę. Dobra, tutaj tak wygląda sprawa. No tutaj mi trochę zabrakło, tutaj już oczywiście wszystko mam. Dobra, poziom 9. Dobrze, więc wracamy do Tomb Time. Tutaj już na start nie będzie żadnych żyć, bo oczywiście gry nie wczytywałem. Jedyne co znajdziemy w tej wielkiej, sfinksowej głowie Cortexa to... no pojedyncze owoce Wumpa, nic już takiego specjalnego. O właśnie. Wydaje mi się, że w innych miejscach jego części ciała nie ma żadnych rzeczy, które mogą nam pomóc, jeśli chodzi o naszą żywotność. Możemy mu strzelić w oko, w nos, w usta, ale to już kompletnie nic nam nie daje, oprócz właśnie tych jednych miejsc. Tak samo już nic się nie zaznacza, nie możemy zdobyć kolejnych owoców, niestety. Więc dobra, tutaj mamy do zdobycia wszystkie skrzynki. I klejnot za ścieżkę klejnotu. To był chyba fioletowy tutaj na tym poziomie. Więc no, trochę rzeczy nas tutaj oczekuje, zwłaszcza, że będziemy musieli się w pewnym momencie cofać, żeby móc wszystkie skrzynki zdobyć oczywiście. Więc no, będzie tutaj nieco zabawy z ogarnianiem odpowiedniej ścieżki dla nas. Chyba najpierw wypadałoby jednak pójść ścieżką śmierci. Znaczy no, ścieżka... Nie ścieżka śmierci, tylko ścieżka klejnotu fioletowego, jeśli dobrze pamiętam. Czy to się rozwija od razu, czy... Nie. To rozwijaj się. No i z całą pewnością nieco oczywiście nasza bazuka nam tutaj pomoże w niektórych sprawach. Jak można zobaczyć. Całkiem przyjemna rzecz. Tam do góry były życia, jeśli dobrze pamiętam. No przynajmniej jedno. Więc dobra. Pewnie i tak mógłbym się tam dostać. No teraz z podwójnym skokiem to bez dużych komplikacji. Więc no. Małki, szonki, żadna groźba dla nas obecnie. Ty też nie jesteś ani trochę groźny. No tutaj trochę zepsułem, jeśli chodzi o skrzynkę z owocami. No ale no cóż. Okej, maska jedna. Teraz tutaj ładny wślizg trzeba zrobić. Może niby też przebiec, ale tak jest... No, wślizgiem nieco szybciej się przez takie miejsca przechodzi, więc to jest dobra sprawa. Dobra. Teraz może ominę ten checkpoint jak na razie. Przejdę tędy i zdobędę jak najwięcej tylko mogę. Potem się cofnę do tego checkpointa i będę to już miał. A tutaj się wysuwa droga. Więc potem po prostu zrobię... Potem zrobię po prostu kręcioł w tym miejscu. Tylko pytanie, czy idziemy dalej? Spróbujmy iść dalej. A tu jest kilka skrzynek do zdobycia. Na pewno jedno z życiem. Dobra, tu jest jeden checkpoint, więc może... Myślę, że ten checkpoint sobie zgarnę. I teraz się cofniemy. No tak. Oczywiście. Jak na razie to wyszło. Całkiem odpowiednio, całkiem skutecznie dla mnie. Nie! Dobra, tutaj powinna być za moment, przyleci dla mnie ty. I teraz mogę spokojnie tu przelecieć, tutaj znowu będzie za chwilę przepaść. O, dobra. Leć.
Teraz ostrożnie chyba, właśnie była tutaj jedna przepaść, tutaj trochę tego. I tu będzie już checkpoint. Ok. Teraz możemy iść ścieżką fioletową. Zobaczymy, jakie trudności nas tutaj czekają. Ała. No, no mniej więcej takie. Okej, włócznie. Nic na razie takiego specjalnego. Tutaj pan z miotaczem ognia, którego mogę bez problemu zlikwidować. Dobra. Czyli jak już będę szedł ścieżką normalną, no to powinienem dojść jedynie do tych skrzynek, które są... Nie! Nie! Nie pozwalam! Papa, no. Skrzynek, które są... tam, gdzie tamten goj rzuca kamieniami. Okej. Tutaj mamy przejście. I tutaj pojawia się ta platforma. To raczej właśnie jest za daleka droga, żebym mógł jakkolwiek przelecieć na drugą stronę bez uruchomienia tamtego przycisku. To tutaj jest jedna skrzynka, brakuje jeszcze dwóch, które są właśnie tutaj za chwilę niedaleko, tak mi się wydaje. O, no już tutaj, więc okej. Całkiem dobrze i sprawnie, jeśli chodzi o to. Dobra, tylko mam nadzieję, że dosięgnę cię, dosięgłem. I... Ach! No nie. No tak z całą pewnością to nie miało wyglądać. Jednak no. Ten tutaj, ta ślizga powierzchnia jest no niezbyt przyjemną sprawą, jeśli chodzi o spokojne przejście. Ech. No ale dobra, nie jest tak źle. Nadal mam 88 żyć, więc nie ma czym się przejmować. Dobra, teraz tylko tutaj nie spaść, bo znowu będę musiał zaczynać. Tak, jestem całkowicie dobry, jeśli chodzi o niebezpieczeństwa i się z nich... I się z nich ratowanie. To było dzikie. Dobra. Zróbmy to normalnie. Na przykład tak. Zdobądźmy to. I wynosimy się stąd. No, wy małe, wredne mambas. Zasłużony taniec, oczywiście po raz kolejny. I tu mamy poziom 10. Do którego platyna jest szalona. Oj, bardzo szalona, sam poziom jest... bardzo ciężki na czas, ale... No, trochę prób się posypało, ale jakoś, no, wyszło. Dobra. Tutaj mamy troszeczkę skrzynek do zdobycia i jeszcze ścieżka żółtego klejnotu, więc... Zacznijmy tutaj zabawę. Ścieżka żółtego... Lejnoty też nie była jakaś bardzo łatwa. No, co oczywiście jest spodziewane. Więc... No... Ty znikaj. Tak, muszę tutaj znowu zdobyć wszystkie skrzynki na ten poziom, więc... Będzie trzeba się nieco postarać. Ale nie powinien to być jakiś duży problem, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Ale do żółtego
chyba jeszcze trochę drogi. No i znowu oczywiście będę musiał jakoś ładnie ścieżkę sobie wyznaczyć. O, dobra. Bo tam jest jeszcze kilka skrzynek, a to nas doprowadzi nieco dalej w tym poziomie. Ty w ogóle spadaj. Więc... Dobra, chodźmy w sumie tędy już od razu. Później zobaczymy, jak to będzie. Tutaj na pewno będzie nas czekał Triceratops, to jestem na 100% pewny. Może nas będzie czekała nietykalność, jak tak patrzę. Mam podwójną maskę, ale... Są tutaj momenty, które mogą sprawić, że nieco masek stracę. Jak tak patrzę. Więc... okej. Trzeba ostrożnie. Na przykład tutaj ten... gejzer. No i jeszcze dodatkowa ta rybcia, która się tutaj kręci. Wirem kraszowym. Nieprzyjemna sprawa. Okej, tutaj chyba niektóre skrzynki mogą być skomplikowane. Na przykład tamta. Oczywiście, że o tobie spróbuję nie zapomnieć, naturalnie. To TNT może zniszczę chwilowo tak. Tak będzie najlepiej. No i te skrzynki już bezproblemowo. Może na to będę uważać. Możliwe, że tutaj jest nietykalność? Nie ma. A tutaj? Nie ma. Okej, o to muszę przebiec normalnie. Au! No to jedna maska została stracona. Jeszcze kilka. Znaczy no jedna. Może po drodze jeszcze jakieś się znajdą. Może. Nie pamiętam, czy podczas tej pięknej drogi będzie... Au! Jakiekolwiek szczęście nas czekało. Hej. Ciebie mam, zniszczę wszystkie nitro. No i tutaj mamy koniec, ale... Jeszcze warto przejść tutaj. Bo tutaj mamy kilka darów niebios. Więc dopiero teraz wychodzimy stąd. No i... Czas postarać się o to, żeby jednak nie umrzeć podczas powrotu. Bo będzie źle, może pójdę dalej i uda mi się zgarnąć jakiś checkpoint lub maskę czy coś takiego. Zaraz się może okaże. Może tam coś jest? Ale na to wygląda, że no nie. To jest droga do bonusu. No to będę miał checkpoint, więc znakomicie. Dobra sprawa. W ogóle chyba z tego, co kojarzę w oryginale, oryginale dwójki i trójki, to checkpointy i bonusy chyba jednak nie dawały checkpointów, ale nie jestem pewien. Możliwe, że coś źle pamiętam. No ale w każdym razie ten bonus raczej do trudnych nie powinien należeć. Zwłaszcza, że mamy już sporo naszych umiejętności, które nam naturalnie pomagają. Więc dobra. Ważne, że mamy checkpoint i nie będziemy musieli już powtarzać tamtej ścieżki żółte klejnoty, jakby co. Bo jeszcze po kilka skrzynek muszę się cofnąć. No i prawie mam 99 żyć. Dzięki mój żółtku. Dobra. Tutaj troszeczkę skrzynek będzie. Nie kojarzę dokładnie ile. Co do śmierci tutaj. No właśnie. Trafił mnie ten ogień niefajny, piekielny, zły. Już bym musiał powtarzać. Okej, teraz trzeba ostrożnie. Okej, to było blisko. Tutaj za chwilę gdzieś powinien być nasz słodki dinozaur. Który się zwie T-Rex. Chyba Baby T-Rex. Taki mniejsza, taka malutka wersja tyranozaura.
Ale tutaj jest trochę skrzynek. Pytanie, czy to będą wszystkie. Lepiej się jednak co do tego upewnić. O ty skubańcu. No tak, ty jesteś nieco niefajny i się nieźle kamuflujesz, to na pewno. Więc jeszcze raz. Muszę znowu tędy przejść. Ach. Dobra, spokojnie. Ale to chyba nie powinno być jakieś bardzo skomplikowane. Uważasz tylko na tego wrednego pana i będzie wszystko w porządku. Przeskakiwać przez ognie i za chwilę powinna być ta sterta skrzynek, po której będzie ten słodki, kochany pan, który zasługuje na zlikwidowanie. Okej. Zniszczony. Nie. Nawet nie. Au. Wiem, że tam gdzieś jesteś. Ja to wiem. Ty to wiesz, ja to wiem, no. Może jeszcze jakiś zechce mnie zabić bardzo skutecznie. Chyba nie. O, jest checkpoint. No, chociaż tyle dobrego. Czy jest coś jeszcze tutaj, co może być skrzynką? Warto znowu sprawdzić. Czy nic nie jest jeszcze pominięte? O nie. O, no właśnie. Jest tu jeszcze troszeczkę skrzynek. Chyba to wszystkie. Ale nie jestem pewny. Nie, jeszcze nie wszystkie, jeszcze trochę do zebrania. Dobra. Chyba za chwilę powinno być, no, kolejny dinozaur, który jest już gotowy do akcji. I tu następne skrzynki. No, trochę ich tutaj jest. Ojejku. I zaraz chyba powinien być żółty. O, dobra. Udało się. Troszeczkę żyć straciłem, no ale też sporo zyskałem na tamtej ścieżce, więc nie ma problemu. Tutaj mam jakby co checkpoint, ale wolałbym jednak dotrzeć się nieco dalej. Na razie mam szansę, jako że mam tego dinusia. Okej. Nawet Crash nie waż się iść w tamtym kierunku. Powinienem mieć wszystkie skrzynki. Tutaj chyba jest checkpoint. No, na całe szczęście. Znajduje się tutaj. I pewnie nie będzie żadnych niespodzianek w postaci maski dla mnie. Raczej wątpliwe. To chyba nie było aż takie ciężkie. Nie jestem pewien. Na pewno są gejzery. Na pewno jest więcej tego czegoś. No dobra. Więc to będzie malutki problem. Ale zobaczymy, czy będzie aż tak wielki. Te poziomy jednak są nieco dzikie. Jeszcze raz do jednego będziemy wracali, ale to później. Na razie się tym zajmować nie będę. No nie, mój drogi. O, dobra, żyćko. On był już prawie że blisko mnie. Dobra, nie będę z tego... Ja to jednak zebrałem. On mnie dogonił. No dobra. Popróbujmy dalej. Może teraz się powiedzie to, co chcę zrobić, czyli zwiać temu panu niefajnemu. Dobra, teraz jest już nieco dalej. Na szczęście i mam nagrodę, no w końcu.
Następny chyba jest kolejny poziom egipski, jeśli chodzi o zdobywanie klejnotów, ale o, to jest poziom, nie tutaj, to jest poziom, gdzie zdobyłem platynkę, więc ciekawa sprawa, akurat ten poziom podwodny. No było ciężko, ale udało mi się zdobyć nawet platynę, czego się nie spodziewałem, no ale udało się. Na całe szczęście. Tutaj, nie to. To jest dziki poziom, to na pewno. Jeśli chodzi o czasówkę. Bardzo, bardzo ciężki. Zajął mi chyba najdłużej ze wszystkich. Okej. Mylę przyciski o mocy. Dobra. Tutaj tyle. No, chyba właśnie kolejny poziom egipski będzie kolejny, tylko czy ten? A, dokładnie ten. Jeszcze tylko tutaj czas. No i możemy lecieć. Żyćka! I 99 żyć. Lecimy ścieżką niebieskiego klejnotu, która będzie dosyć interesująca, bo będzie tu sporo ślizgania się po tym smarze. Oj, sporo ślizgania się po tym smarze, więc trzeba jak najbardziej tutaj uważać. No i sporo rzeczy będzie chciało nas tutaj naturalnie, że zabić, więc ostrożnie. Dobra, chciałbym załatwić sobie ten checkpoint, to na pewno. Dobra. Jak sobie wślizg, to chyba... Ała. Jak sobie wślizg, to chyba będę nieco szybszy. Ała! Co za wredne małe pułapki. Dobra. Przejdę tędy i będę bezpieczny. Przynajmniej chwilowo. To sobie zgarnę. Dobra. Oczywiście to jeszcze nie koniec. Niespodzianek tutaj. Kolejne te małpiszony, które... Ała! Tak łatwo nie opuszczają. No i znowu mnie diabły, dranie, prszywce. Nie ma rzucania w moją osobę. Dziękuję. No i stąd już też możemy iść. Cóż, do niektórych poziomów jednak, no, nie czuję się zbytnio na siłach, jeśli chodzi o zdobywanie platynek. No, staram się na własną rękę oczywiście zdobywać ich jak najwięcej. O. Nie to. Tutaj też czas jest dosyć ciekawy. Tutaj na pewno będzie trzeba trasę dobrze wyznaczyć, jeśli chodzi o zdobywanie, jeśli chodzi o niszczenie tych oto sterowców. Tutaj mamy wszystko zrobione. Tutaj jest, no, całe 10 sekund. Te poziomy są najgorsze na tym skuterze wodnym. Okej, tutaj jest ten poziom, więc mogę się już tutaj cofnąć. I przejdziemy od razu do poziomu 29, który jest tak naprawdę poziomem 19. Ciekawie się złożyło. 27 jest chyba poziomem 7. No. 27 jest 7, a 29 jest 19. Ciekawa rzecz. I w tym poziomie przyszłościowym, no, mamy do zdobycia dwa klejnoty. Jeden za przejście tego szaleństwa. Drugi za przejście oczywiście całego tego poziomu ze wszystkimi skrzynkami, więc no, będzie trzeba uważać na ich zbieranie, żeby nic nie pominąć. Poprzednio mogłem je pomijać, tym razem no, jest to dosyć niewskazane. Jest tutaj sporo nitro.
na które wypadałoby nieco uważać.